Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, przychodzę z kolejnym filmem, który jest opowieścią o perfumowych klonach, które nie są tanimi zamiennikami, ale takich klonach, które z powodu tego, że pewne produkty zniknęły z rynku, śmiało mogą je zastąpić. I takim produktem, który mógłby być znakomitym zastępcą, bo ma naprawdę znakomitą cenę, jest Splendor Elizabeth Arden. Taki oto produkt. To jest 125 ml, czyli bardzo dużo. One kosztowały około 50 zł. I powiem szczerze, wąchałam te perfumy, wąchałam. Oczywiście one mają swoją osobowość, ale można powiedzieć, taki główny szkielet tych perfum przypomina produkt, który już jest teraz trudno dostępny, który trudno kupić w dobrej cenie. No, 300 zł to jest taka cena na dzień dobry. A jak to zwykle produkty stare i długo obecne na rynku, jeszcze kupowane gdzieś tam z drugiej ręki, to zawsze kupowanie jest ryzykiem. Moim zdaniem jest to idealny następca. To są perfumy, które były długo na rynku. 1994 zrobił je Gérard Anthony, bardzo wielki perfumiarz. No, zrobił też męską edycję. Tu mam pusty flakonik, natomiast te były popularne, długo je używałam. No i tak się składa, że mam aż 3 testerki, także zaraz Wam wszystko opowiem. I tu jest bardzo dobrze skład oznaczony na tych testerach. Jako ciekawostkę pokażę Wam, że właśnie różnią się te flakony. Tu mamy szkło matowe, tu mamy ten opis, jeśli chodzi o perfumy. A tak wyglądało pudełeczko po testerze. Ja właśnie jestem w trakcie czyszczenia tych flakoników, no bo one jeszcze, przyznam się szczerze, nie były nigdy porządnie czyszczone, to dlatego, że no, zawsze się obawiam, czy te flakony, które są już, mają swój wiek, czy to przeżyją. No, w każdym razie takie delikatniejsze serwetki do pielęgnacji niemowlęcej skóry powinny się sprawdzić. No i teraz zaglądam na skład, który jest na flakoniku. Tutaj jest sugestia, że nie ma tutaj piramidy zapachowej, ja bym się z tym zgodziła, ponieważ są wskazane jakby dwie opcje tego zapachu. Świetlisty i emanujący, woda jaśminowa, owoce cytrusowe, liście fiołka, neroli i frezja. To jest ta frakcja właśnie świetlista i emanująca. I teraz frakcja wibrująca i słoneczna. Cyklamen lilak, czyli cyklamen bez, czyli bzy, no już są w pełni kwitnienia, może gdzieniegdzie już przekwitają. Sandał, piżmo, ambra i ylang ylang. Tak, a propos ylang ylang, przypominam Wam, że ogłosiłam ten rok rokiem ylang ylang. I a propos kwiatowych patronów konkretnych lat, powiem Wam, że myślę już nad przyszłym rokiem. Patrzę, co tam się w świecie dzieje i myślę sobie, że już powoli będę miała jakichś swoich tutaj faworytów. I dokładnie taki sam skład jest tutaj na tym opakowaniu. I oczywiście zrobiłam też sobie takie notatki, sięgając tym razem do Base Notes. To takiej encyklopedii. To jest wskazane tak, 94 rok, to co Wam powiedziałam, Gérard Anthony. Tu jest wskazana aż piramida zapachowa. Mandarynka, piwonia, wodny jaśmin. Ja myślę, że to będzie to. Tutaj tak, jasmin do, a tutaj jest water jaśmin, wodny jaśmin. Tak, to właśnie wtedy się pojawiło, to mówiłam o tym we wcześniejszym filmie poświęconym, gdzie właśnie było dużo... Te perfumy też jakoś moim zdaniem gdzieś tu się pojawiają w tym otoczeniu. Też nawiązują z jednej strony do Tant Jasmin, a z drugiej strony troszeczkę do tych perfum. Myślę, że to nie jest prosty klon i myślę, że to są bardzo ciekawe perfumy. Zwracam Wam szczerze na nie uwagę, ponieważ nie wiem, czy nie są robione przez jednego z ważniejszych perfumiarzy. Nie wiem, marka nam troszeczkę skąpi informacje, ale no może trzeba będzie zrobić takie dochodzenie. Perfumy przynależały, wracając do XS, do grupy Puig, czy Puć, taka wymowa z hiszpańskiego, 94. No i nuta serca, wracamy. Ambra, frezja i neroli, czyli dość podobnie. I nuta bazy, piżmo, sandałowiec i ylang ylang. No i teraz Splendor od Elizabeth Arden. Tu jest 98 rok, czyli 4 lata później. Perfumy zrobił James Krivda, taka pisownia.
No i tu jest bardzo bogaty już skład. Nuta głowy, ananas, jabłko, bergamota, wisteria. To są te, nie wiem czy pamiętacie, gotowe na wszystko. Mieszkają przy Wisteria Lane, czyli te fioletowe, zwisające z domów kwiaty, wisteria. One też w Polsce rosną. Sama kupiłam dwie sadzonki rok temu, ale jeszcze chyba daleko do kwitnienia, może za 2-3 lata. Frezja, hiacynt, piwonia, słodki groszek. No i nuta serca, jaśmin, lilia, magnolia, konwalia, mak, orchidea, róża, herbata. Taki bardzo, bardzo bogaty skład. Nuta bazy, ambra, brazylijskie drzewo różane, czarne drzewo, piżmo, sandałowiec, cedr. Ale jeśli w nucie na przykład bazy jest sandałowiec, to on będzie dominował. Może sobie być brazylijskie drzewo różane, ambra również, ale sandałowiec jest bardzo ekspansywny. Podobnie z jaśminem, który też się tu pojawia. Także myślę, że Splendor Elizabeth Arden jest chyba najbliżej tychże perfum. Chociaż też ma swoją osobowość, nie jest to prosty klon. Jest duża różnica w nucie głowy, ale jeżeli na przykład właśnie macie taki flakon, oszczędzacie, a ta kompozycja jest Wam bliska, to pomyślcie albo Elizabeth Arden. Ona ma nutę głowy rzeczywiście zmienioną, tu się czuje, że jest coś innego, albo właśnie o tym produkcie. Bo myślę, że to jest taka kompozycja, która jest po prostu jaśminowo-sandałowa. Ja tak na nią patrzę. Tak te nuty postrzegam jako właśnie dominujące, które nadają charakter, a reszta to dodatki. I są takie nuty, no nie wiem, jak gotujecie w domu, to wiecie, że jak się pojawi jakaś jedna przyprawa, która jest taka bardzo, bardzo wyrazista, to ona jest w stanie zdominować cały dom, nawet taki wielorodzinny dominuje. Także tutaj tak samo jest z pewnymi składnikami, trzeba ich używać albo bardzo, bardzo oszczędnie, ale to wtedy mogą być niewyczuwalne, albo tak jak powinny być używane, no to wtedy mogą dominować. Także tu znowu prośba, głos do osób, które te perfumy znają. Wskażcie, czy używaliście, czy stosowaliście jako takiego następcę, który powiedzmy nie drenuje kieszeni, któryś z tych perfum. Na pewno testowanie, to odradzam zawsze, testowanie równolegle dwóch, na przykład na jednym nadgarstku jeden zapach, na drugim drugi, bo to wtedy się czuje tylko różnicę. Natomiast jeżeli ponosicie jeden dzień ten zapach, a na drugi dzień ten, to może być tak, że otoczenie nie poczuje różnicy. Chyba że w nucie głowy, że wy czy poczujecie różnicę tak silną, że w nucie głowy na przykład coś Wam będzie przeszkadzało, Was odrzuci. To może być tak, no jest to ten ananas. Ananas moim zdaniem też jest taką nutą nieobojętną, czy piwonia. Chociaż ten zapach i ten, obydwa mają piwonię w nucie głowy, ale tu wydaje mi się, że właśnie ten ananas, wisteria, może hiacynt mogą ten zapach wyróżniać. No i mam troszeczkę jeszcze innych kwiatów w nucie serca, ale ciekawa jestem Waszej opinii, Waszego zdania. Proszę Was o komentarze, dajcie znać, czy używaliście, czy polecacie, czy nie polecacie. Ja jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, a myślę, że inni również. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa, pa.